czwartek, 15 lutego, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Sezon podatkowy z tradycyjnym corocznym falstartem rozpoczęty. Dziś fiskus udostępnił podatnikom gotowe rozliczenia, a liczba zainteresowanych Twoim e-PIT-em przerosła możliwości serwerów. Przed 7 nie było większych problemów z zalogowaniem. Po 8 wejście na stronę podatki.gov.pl i skorzystanie z e-Urzędu Skarbowego było niemożliwe. Sytuacja unormowała się dopiero około południa. Paweł Jędrusik. Już nie papierowo, a głównie elektronicznie się rozliczamy. 15 lutego ruszył serwis Twój e-PIT, ale od rana były problemy z zalogowaniem się do niego. Mamy świadomość, że dzisiaj to jest ten dzień, gdzie bardzo wielu podatników zagląda do serwisu. Wiem, że są informacje, że serwis jest czasowo mocno obciążony. Natomiast sprawdzałem, działa. Natomiast gdyby komuś z widzów zdarzyły się problemy, to zachęcam do tego, żeby po prostu poczekać pół godziny albo po prostu odświeżyć serwis. Mamy naprawdę bardzo dużo czasu na rozliczenie. Możemy się spokojnie rozliczyć do końca kwietnia. I mimo, że około 90% podatników rozlicza się już przez internet, to jeszcze zdarzają się osoby, które przychodzą z wypełnionym na papierze zeznaniem. Wolę zawsze na piśmie aniżeli elektronicznie i tak pozostanę już wierna temu, już od kilkunastu lat tak robię i nie zmieniam na e. Wśród tych, którzy wybierają tradycyjną metodę rozliczania, są głównie seniorzy, którzy albo nie potrafią poradzić sobie z elektronicznym systemem, albo mają jeszcze pytania do urzędników. Szczególną taką opieką otaczamy naszych seniorów z racji tego, że często korzystają z ulgi rehabilitacyjnej. Jest też ulga od kilku lat, ulga dla pracującego seniora. Jest to nowość dla nich. Czas składania zeznań podatkowych mija 30 kwietnia. Kolizja z udziałem tira i osobówki zablokowała dziś rano centrum Katowic. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W tunelu pod rondem ciężarówka przyhaczyła bokiem Skodę i pojechała dalej. Szuka jej policja, która ma dwa filmy z tego wydarzenia. Jeden z monitoringu, drugi od kierowcy, który był świadkiem tej kolizji. Magda Sincewicz. Dla pani Kasi ta trasa to codzienność. Dzień w dzień zmierza nią do pracy. Tym razem było podobnie. Nie dojechała jednak na miejsce. Małżonka wjechała pod tunel i widziała, że ten kierowca tira jakoś tak dziwnie jechał. Zwolniła troszkę, ale za chwilę zaczął zjeżdżać na jej pas, ona zaczęła trąbić, a on dodał gazu i tak przejechał po niej i wyjechał. Uciekł z miejsca zdarzenia. Kobieta była w takim szoku, że samodzielnie nie była w stanie zadzwonić po policję. Na szczęście zrobił to kierowca, który podróżował za nią i widział wszystko. Widział je też inny kierowca, którego kamera w samochodzie zarejestrowała moment kolizji. Film stał się dowodem w sprawie prowadzonej przez policję, która wciąż szuka sprawcy zdarzenia. Policjanci wiedzą już, do jakiej firmy ciężarówka należy. Teraz mundurowi zespołu do spraw wykroczeń wystosują stosowne pisma do właściciela firmy o wskazanie kierującego, który poruszał się tą ciężarówką. Policja podkreśla, że możliwy jest też taki scenariusz, że kierowca ciężarówki nie zauważył, że otarł bok osobówki. Zniszczony samochód na lewecie trafił do autoryzowanego serwisu. Czeka teraz na oględziny. Centrum Katowic było zakorkowane przez kilka godzin. Były obietnice przed wyborami parlamentarnymi, teraz są przed samorządowymi. Premier Morawiecki obiecał w tamtym roku, na razie skończyło się na niczym. Teraz Częstochowa sama chce wybudować nowy stadion, na którym mecze będzie mógł rozgrywać Raków. Paweł Jędrusik. Po pieniężnych obietnicach rządu PiS w urzędzie w Częstochowie pozostał tylko ten czek. Były czeki i obietnice ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego i na tym się skończyło. Ten częstochowski projekt był wskazany tuż przed wyborami parlamentarnymi jako taki zaliczony wstępnie do, czy skierowany wstępnie do dofinansowania. Natomiast wiemy też, że to było tak naprawdę 35 projektów na kwotę bodajże 1 190 000 000 zł przy tak naprawdę za środkach zabezpieczonych na ten cały program w wysokości 150 milionów złotych. Miasto na pieniądze czekać w nieskończoność nie zamierza i planuje wybudować nowy stadion. Na razie Częstochowa ogłosiła pracę nad studium wykonalności budowy stadionu. Ma wskazać, jaki to ma być stadion i gdzie mógłby się znajdować. Czy my w te zapewnienia wierzymy? To jest wielki krok do przodu. Do tej pory nie było w przestrzeni publicznej takiej rozmowy. To były tylko rozmowy zakulisowe. Pierwszy raz, na ile znam historię tych negocjacji, mamy jawną, jasną i publicznie ogłoszoną deklarację.
Takie studium ma być gotowe w ciągu 3 lub 4 miesięcy. Kolejnym etapem będzie przetarg na wykonanie projektu stadionu. Na razie nie wiadomo, ile mogłaby kosztować budowa nowego stadionu, bo na takie szacunki jest za wcześnie. W pierwszym ruchu jednoznacznie określić, czy jest możliwość w ogóle zbudowy tego na obecnym, w obecnej lokalizacji. Według nas nie. Raczej patrząc na dostępność wody, energii elektrycznej, rozwiązania komunikacyjne, no nie może być tam obiektu na 10 czy kilkanaście tysięcy ludzi. Jednocześnie miasto już ogłosiło przetarg na realizację drugiego etapu rozbudowy stadionu Rakowa. W jego ramach mają powstać m.in. nowe boiska treningowe czy nowe budynki klubowe. Pracownicy Kolei Śląskich przejdą kurs pierwszej pomocy zorganizowany przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe. To konduktorzy, kasjerzy, maszyniści i kierownicy pociągów. Przewoźnik od początku roku notuje wzrosty liczby pasażerów, szczególnie na nowej linii łączącej Częstochowę z Tarnowskimi Górami. Sukcesem była również sprzedaż biletów za złotówkę. Z oferty, która obowiązywała w czasie ferii, skorzystało 113 tysięcy uczniów. Karolina Komada. Hitem ostatnich tygodni były bilety za złotówkę dla dzieci i młodzieży. Choć linia S9 działa dopiero od 10 grudnia, to odnotowała wzrost pasażerów. W samym styczniu było ich 35 tysięcy. Każdy, kto korzysta z lotniska w Pyrzowicach, wie, że trzeba tam dojechać w jakimś stopniu, albo samochód zostawić, zapłacić za parking, zapłacić za dojazd. No a dojazd kolejami jest zdecydowanie tańszy i jest pewniejszy. Do tego, jak dojdą inwestycje, które są po stronie portu pyrzowickiego za 1,5 miliarda, naprawdę powstanie unikalny w skali kraju system rozwiązań dla pasażerów, dla ruchu turystycznego, komercyjnego, dla strefy cargo. Im więcej pasażerów, tym ważniejsze jest zapewnienie im bezpieczeństwa. Z tego względu konduktorzy, kasjerzy, maszyniści i kierownicy pociągów Kolei Śląskich przejdą obowiązkowe szkolenia z pierwszej pomocy. Nie tylko sprawdzamy bilety, nie tylko dbamy o odprawienie pociągu w sposób właściwy, zgodnie z zasadami kolejnictwa, ale dbamy również o pasażerów i ich zdrowie, bo przewozimy ludzi w godzinach szczytu. Na niektórych liniach jesteśmy w stanie przewieźć ponad 300 osób na jednym pokładzie i każdy z tych osób ma swoje problemy, również problemy zdrowotne. One się mogą uzewnętrznić niestety podczas podróży. Co pokazują zdarzenia z minionego weekendu. W pociągu jadącym do Katowic doszło do nagłego zatrzymania krążenia jednego z kibiców Legii Warszawa udających się na mecz na Stadionie Śląskim. 52-letni mieszkaniec Warszawy był reanimowany, jednak jego życia nie udało się uratować. Podobnych sytuacji może być więcej, stąd chęć edukowania i szkolenia pracowników. Oprócz podstawowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej pracownicy nauczą się udzielać pomocy w trudniejszych momentach. WPR w Katowicach szkoli przede wszystkim od deski do deski, czyli każde szkolenie odbywa się w sposób profesjonalny, na profesjonalnym sprzęcie, w pełnym wymiarze czasu godzin. To nie akademia papierka, że można sobie przyjść na szkolenie, przesiedzieć i dostać papierek. Nie, tu każda z osób musi podjąć czynności przy fantomie, musi wykazać z siebie chęć i zdać przede wszystkim na końcu egzamin, który jest egzaminem upoważniającym do otrzymania certyfikatu. Kursy będą trwać do końca listopada 2024 roku i będą przeprowadzane przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. Pracownicy kolei jakby nie są stricte dedykowani do segregacji medycznej. Mhm. Oni muszą sobie mimo wszystko bardziej poradzić z pojedynczym pacjentem, który na przykład doznaje tego wypadku na peronie, gdy spadnie. No bo też była tutaj ostatnio taka sytuacja, gdzie jeden z pasażerów po prostu wpadł między peron a pociąg i trzeba było go umieć zabezpieczyć i mu pomóc, a następnie go ewakuować spod tego pociągu. Więc ich rola tak naprawdę w tym momencie ogranicza się do tego, że czekają na przyjazd służb, ale też muszą wiedzieć, jak zabezpieczyć tego pacjenta, żeby on miał zawsze drogi oddechowe drożne, bo to jednak ta niedrożność dróg oddechowych może wpływać na to, że ten pacjent zatrzyma się, no albo zabezpieczyć właśnie masywne krwawienia. W kursach pierwszej pomocy weźmie udział kilkuset pracowników Kolei Śląskich. Godziny spędzone na boiskach do siatkówki, długie treningi, dieta i wyrzeczenia. Tak wygląda rzeczywistość nie tylko zawodowych siatkarzy, ale również młodzieży, która stawia pierwsze kroki. O ile ważny jest sprzęt i odpowiednie warunki do treningów, to też samodyscyplina i wsparcie bliskich odgrywają ogromną rolę. W Zabrzu z udziałem najbardziej utytułowanego polskiego siatkarza ubiegłego roku, Bartosza Bednoża, otwarto dzisiaj wyremontowaną salę do siatkówki. Karolina Komada.
Bartosz Bednosz pochodzi z Zabrza, ma 29 lat i już wiele osiągnięć na swoim koncie. Został uznany za najbardziej utytułowanego siatkarza 2023 roku. W ciągu minionych 12 miesięcy przyjmujący wywalczył ze swoją drużyną aż 7 medali. Najwięcej tytułów ze wszystkich polskich siatkarzy. Jakoś z podstawówki tutaj były zajęcia i pamiętam, że przyjeżdżałem i to też było chyba 2 razy w tygodniu tylko. Grał na różnych boiskach na świecie, ale swoją karierę rozpoczął tutaj. To właśnie na hali Mosir stawiał pierwsze kroki. Tutaj jak już zacząłem mieć tą taką, powiedzmy, zajawkę na tą siatkówkę, to tutaj przyjeżdżałem na treningi i no, pamiętam doskonale tą halę, jak ona wyglądała, zresztą możemy sobie zobaczyć na zdjęciach, które tutaj widnieją. I niezmiernie cieszę się, że taka zmiana tutaj nastała, bo to jest bardzo ważne. Mam nadzieję, że to troszeczkę bardziej przyciągnie też młodzież, bo tamta hala mogła troszeczkę odstraszać, a ta myślę, że będzie przyciągać i kawał roboty tutaj został wykonany, żeby to wszystko tutaj skonstruować i ten parkiet położyć, ale no świetna robota, bo taki parkiet jest po prostu niezbędny w dzisiejszych czasach do tego, aby można było sobie komfortowo trenować. W osiągnięciu sukcesu ważne jest też wsparcie trenerów, a także samodyscyplina i chęć do trenowania. Gdy takie osoby się pojawiają z taką iskierką, trzeba dawać im jeszcze więcej możliwości. Natomiast czym się wyróżniali? Wie pani co, na pewno każdy z nich wyróżniało się determinacją w działaniu. Pokazywali na każdych treningach, że chcą więcej, chcą dalej, chcą wyżej i należy im utorować drogę ku sukcesowi. Taką pomoc otrzymał również Szymon Maćkowiak, atakujący z Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. Mimo że Szymona przygoda z siatkówką rozpoczęła się kilka lat temu, to jego rodzice już zauważają wiele zmian. Stał się samodzielny. No, on w wieku 15 lat trafił do bursy, musiał tam samodzielnie egzystować, można tak powiedzieć. Bardzo się usamodzielnił, zrobił się taki bardziej dojrzały. No myślę, że tych wiele takich. Zyskał też dużo wytrwałości, takiej woli walki. Widzimy, że właśnie, że ten sport utrwalił w nim to, że warto i żeby czerpał z tego inspirację. Czerpać inspirację może też zabrzańska młodzież korzystająca z hali Mosir w Zabrzu. Sala do siatkówki została wyremontowana za około 900 tysięcy złotych. Projekt został sfinansowany przez Ministerstwo Sportu, a także środków własnych Zabrza. Mamy ambitną młodzież. Mamy właśnie to, co najważniejsze, tych, którzy nas promują w całej Polsce, a często również poza jej granicami. Dlatego myślę, że radni zrozumieli to, że kolejna sala nam jest potrzebna. Tym razem sala do siatkówki. Nowoczesna sala do siatkówki z wymienionym parkietem, oświetleniem LED, pomieszczeniami dla trenerów ma zachęcić zabrzeńską młodzież do rozpoczęcia przygody z tym sportem. Łowca to brzmi dumnie. W Katowicach przygotowano nową atrakcję. To odznaka łowcy beboków, czyli śląskich stworków, których figurki można znaleźć w mieście. Aby zdobyć odznakę, należy zebrać ponad połowę z 19 stempli, które umieszczono przy figurkach. Mapa z lokalizacjami wszystkich 44 beboków jest dostępna między innymi w aplikacji Katowice City Break. Magda Sincewicz. Był szlak neonów, szlak murali, teraz przyszła pora na nie. Każdy z nich jest inny, różne mają imiona i różnych opiekunów. Stoją też w różnych częściach miasta. Teraz każdy z nas, odwiedzając te miejsca, ma do spełnienia pewną misję. Padliśmy na taki pomysł, aby mieszkańcy czy turyści mogli zwiedzać Katowice właśnie poszukując tych beboków. Przy tych bebokach, które mają już swoje imiona w różnego rodzaju instytucjach, przy których one się znajdują, jest możliwość pobrania takiej pieczątki na specjalną kartę, taką książeczkę, z którą z kolei możemy zabrać z naszego Katowickiego Centrum Informacji Turystycznej. Wybraliśmy się zatem do niego i nie byliśmy tam sami. Spotkaliśmy na miejscu szczęśliwych zdobywców pierwszych pieczątek. Dopiero zaczynamy i chcemy zdobyć odznakę z bebokami, więc zaczynamy dzisiaj. Może nawet większość uda nam się dzisiaj zrobić. To jest coś, co jakby wyróżnia te Katowice troszeczkę pod tym względem, jakby nie było. Nie byłoby ani tej akcji, ani samych beboków, gdyby nie ich twórca. Choć jak sam przyznaje, w momencie ich tworzenia nie zdawał sobie sprawy z tego, że staną się aż tak popularne.
BOK-ach najfajniejsze jest to, że one nie powstają z publicznych środków, tylko powstają z inicjatywy firm, mieszkańców, różnego rodzaju instytucji. I takie wejście do instytucji i zdobycie pieczątki nierzadko będzie skutkowało tym, że bliżej się pozna ich ofertę albo bliżej samego, nie wiem, wchodzimy do jakiejś galerii, wchodzimy do kawiarni, wchodzimy do kwiaciarni i automatycznie poznajemy ludzi, dzięki którym te figurki istnieją. I to jest taki fajny pomysł na rodzinną zabawę, bo poznajemy miasto, bo poznajemy BOK-i, bo poznajemy fajnych ludzi, instytucji i możemy zdobyć sympatyczną i absolutnie unikalną i bezcenną odznakę. Zatem wszyscy miłośnicy BOK-ów udanych łowów odznaki czekają. Ich liczba jest jednak ograniczona. Taki był czwartek. Zapraszam jutro. Do zobaczenia.